To jest ulica Wyszyńskiego. Pamiętacie taki film, jak nagrywałem, że prawo skręt się korkuje i że można by zrobić dodatkowy drugi pas do skrętu w prawo? No i widziałem, że zmywali oznakowanie, a dzisiaj niespodzianka, wprowadzili nowe oznakowanie. I można z dwóch pasów skręcić w prawo, czyli to, co zasugerowałem na moim filmie. Czyli może ktoś obejrzał mój film i wprowadził takie zmiany w organizacji ruchu i dzięki temu są mniejsze korki na tym skrzyżowaniu.